śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejny materiał. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy przed moim domem na Palionowie. Zawsze tutaj zaczynam, zawsze tymi samymi słowami. Nigdy się to nie zmieni, widzowie, nigdy. Witam serdecznie, dzisiaj pójdziemy w miejsce, w którym... O kurczę, co ja tak powoli jakoś wleciałem. Dzisiaj polecimy sobie najpierw do Milki, pogadać z nią, ponieważ akurat jest na serwerze. A po drugie, muszę jej powiedzieć, w którym miejscu Patryk chce zrobić swoją tajną bazę, ponieważ jakby, znaczy nie wiem, czy to będzie tajna baza, czy nie wiem, co to będzie, ale tam w więzieniu jest moje laboratorium, w którym kiedyś byłem i tam, no, Patryk zapowiadał, że tam coś się wydarzy, więc ja jestem ciekaw, czy coś się tam już wydarzyło i czy w ogóle faktycznie tam będzie planował cokolwiek zrobić. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i wbijcie na moje inne kanały, zapraszam również na kanał Filip Szybko, ponieważ tam 29 września wlatuje nutka. Dobra, tyle z ogłoszeń parafialnych. Lecę do Milki, pogadać z nią, ponieważ musimy, że tak powiem, wymienić się zdaniami trochę. O, widzę, że strzały są przed drzwiami. Wcale mnie to nie dziwi. O, ale o dziwo, nie ma strzał na drzwiach. Dobra, gdzie ona jest tam? Skitrana gdzieś pewnie? Z wycelowanym łukiem. No, czekajcie, znajdę ją zaraz. Na shifcie stoi. Jestem na bank tutaj, wiesz. Gdzieś jest ten. Zaraz tu będzie wycelowane we mnie działo. Ale zrobiłem w konia, wlazłem od tyłu. Ej, gdzie ona jest? Ej, co jest grane? Dobra, ona gdzieś się skitrała. Aha, wiedziałem, wiedziałem. No. Dobra, ała, przepraszam. Dobrze, witam, gdzie ty byłaś? Witam, nic, a no wiesz co, ja ogólnie, wiesz, ja ci pokażę gdzie byłam. Ty po prostu przyszedłeś obok mnie tak luźno. Ja, ty szedłeś tędy. Ja przez cały czas byłam w tym krzaku tutaj, tak o. Co? O kurde, no, to nie zauważyłem. Dlaczego tu były strzały tak wbite? Patrz, tu były strzały w ten sposób wbite. Tak, jakbyś sobie otworzyła drzwi i one by tu wypadły. Wiesz o co chodzi? Nie wiem. No to nie wiem, nieważne. Były tu w każdym razie tak strzały, bardzo dziwne. Dobra, słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie. Ponieważ odkryłem pewne złe plany Patryka. Mhm. I muszę ci o nich powiedzieć. Nie dziwię się, że są złe, bo jakby on jest dziwny. On jest mega dziwny. On w nocy to się zamienia w jakiegoś kurde świra. Świra. A ty świr zamieniasz się w nocy w świra? No, ja w nocy śpię na przykład. Więc nie. Niemożliwe. Możliwe. Ostatnio widziałem, jak tutaj, tu patrzcie, tu jest taki żółty kwiatek, tu nogę podnosiłaś jak pies nad kwiatka. Nie, dlatego jest taki żółty nie teraz. Ja. To byłaś ty. Powiadasz głupoty, farmazony po prostu. Dobra, w każdym razie czekaj, ja tak się ciebie spytam, czy wydarzyło się coś takiego, skoro mówisz, że Patryk jest nawiedzony, no to co takiego się dziwnego wydarzyło w stosunku twoim, a Patryk takiego dziwnego? No to ogólnie to jedyna rzecz, w sensie, to nie jest może dziwne, w sensie to jest takie normalne, po prostu chciało się ze mną przywitać, bo wiesz, tak w sumie to nie przywitał się ze mną tak... Wiesz, no nie? No. Tak wow, że cześć w ogóle. No więc jakby napisał do mnie wiadomość i też nie wiem jakim cudem on napisał do mnie wiadomość, bo tak sumie siedzi w więzieniu, a gdzie ci napisał ja wiadomość? No tutaj dał normalnie. A, ale nie, bo on normalnie nie? Wychodzi, wiesz, z tego więzienia. No to mega więzienie, okej. Okay. No. No w każdym razie napisał mi, że no, czy się możemy spotkać, no i się spotkaliśmy, ja tam szedłem do niego do więzienia. I on mi potem jakby dał jakieś kwiatki czy coś, że na przywitanie i tak dalej. No i to w sumie tyle, no ale to nie jest jakoś mega dziwne. Ale wiesz, potem jak ja go zamknęłam, to zaczął odwalać i mówić po tej łacinie swojej i tak dalej i ja byłam tak wow. A możesz tam coś po łacinie powiedzieć? Nihil lacryma hit you za reskit. Dobra, a teraz emuknij, żeby się spełniło, co powiedziałaś. No dobrze. A co powiedziałaś? Nic nie wysycha szybciej niż łza. Bardzo ciekawe. Dobra, muknij sobie. Dobrze, muknę sobie, więc... No dawaj. Specjalnie dla ciebie ode mnie. Altanka. Tak imienia. Jest. Oj tak, ryknij. No! Ale rykło! Ale rykło! Takie krótkie, ale takie od serca. Tak, od serca. Dobra, zakładaj elytrę i lecimy. Muszę ci pokazać pewne miejsce, ponieważ Patryk jest zamknięty tam w tym więzieniu. Byłaś u niego w ogóle w więzieniu? No raz właśnie byłam, raz. No to a nie zwiedziałaś tego więzienia za bardzo, co? Nie, w ogóle. To ci coś pokażę. Dobra, to dawaj. Tu przeleć, między rękami. Zmieścisz się? No nie, no wiem, że...
Dobrze! Niesamowite. Niesamowite. Kto ją tego nauczył? Zapraszam do więzienia. Dobra, tu. Zapraszam do więzienia. Tutaj, moje patrz. Zaproszenie. Czekaj, nie, to było wyżej. Dobra, mówi się. Tutaj. Tu, ta cela. Wiedziałam! Kurczę, nie zdążyłem! Wiedziałam, że to zrobisz! Ja cię znam za dobrze. O nie, dobra, to dawaj mecza zagramy. Chlebem. Gotowa dawaj. Jesteś? No. Dobra, mamy dwa chleby. Dobra, gol. Eje, nie! Leć, dawaj! Dobra, gol. Dobra, nieważne. To nie to, dobra, chodź, tutaj jest ta jego cela. Ale dobra, ta cela nie jest ważna, chodź. Tutaj, na dół, bo patrz. Tutaj jest zejście, nie wiem czy pamiętasz, tu miałem laboratorium kiedyś. Na dole. Co tu jest? Tu tak nie wyglądało. Byłaś tu kiedyś? Nie, nigdy. Kurczę, już się zapominam, czy ty tu... Dobra, nie byłaś tu nigdy, dobra. To nie, chodź tutaj. Nie, nawet nie widziałam twarz laboratorium. Co tu się stało? Dobra, to wyglądało inaczej, to nie jest moje laboratorium. Ej, on to pozmieniał, tu było biało całkowicie. Patryk? No? Co tu zrobił? Chyba tutaj byłam kiedyś? A nie wiem, kurde. Jakoś tak nie wyglądało. Ej, dobra, ale on tu pozmieniał. On tu wszystko pozmieniał. Aha. Dobra, tu się zaczynają dziać dziwne rzeczy w tym momencie. Ej, bo ja właśnie chciałem tutaj przyjść zobaczyć, że tutaj coś się wydarzyło i patrzę, on tu całe wszystko wyniszczył i zrobił. Ale wiesz, to jest Patryk był. Bo on tu, byłem tu wczoraj z nim. Wiem, no. Aha. Ja po prostu na podcenie widzialność byłem, wiesz? Przyszedłem tutaj, śledziłem go i on tutaj przyszedł i on mówił, że on tutaj... Czekaj, jak on to mówił? On mówił, że... Czekaj, muszę sobie przypomnieć, jak on to powiedział. Kurczę, nie przypomnę sobie, ale chodziło po prostu o to, że on mówił, że tutaj będzie... Będę silny, czy jakoś, że tu że tu się coś będzie działo, już nie pamiętam. Po prostu muszę sobie przypomnieć. Pokazałeś laboratorium, jak on jest opętany. Nie pokazałem mu, tylko on tu sam tu przyszedł. Był skrajnie nieodpowiedzialny, no ale i tak Steve. Ale ja byłem na podcenie niewidzialność, on tu sam przyszedł. To ma laboratorium dobra. Ja kiedyś byłem tutaj pracownikiem. Mhm. Pracowałem tu, gdy w więzieniu był zamknięty Yeti. Aha. Czy nie? To był zamknięty w więzieniu? Czekaj, ja już mam... Yeti, Palion, Dave. Tym. To było więzienie Yetiego, a zamknięty był Palion i Dave. Tak. No. Bo ja tu byłem wtedy tym ziomeczkiem, co był lekarzem, a też byłem w laboratorium i tutaj, tu w tym miejscu była zrobiona ucieczka dla chłopaków jakoś, w tym miejscu, tak mi się kojarzy. Ale dobra, no nieważne. Nie no, kurde, dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dobra, wiesz co? Nie wiem. Wysadzamy to. Co ty mówisz? Oszukałeś? No jasne, że tak. A czemu nie? No way. Dawaj, wysadzam, no, masz TNT jakieś? Nie, no stary, no nie, no przy sobie nie mam, ale... lecimy po TNT, leć do domu, zabierz wszystko, co masz. No wysadzamy to, a co? Wysadzamy to, a co? No nie wiem, no to jest mało odpowiedzialne. No dobra, ale no to czekaj, no ten nawiedzony Patryk robi sobie jakąś bazę, dawaj przeleć teraz. Nie przeleciałaś między rękami. No dobra, ale ten nawiedzony Patryk robi sobie jakąś tajną bazę tam i jakieś laboratorium rozwija, a ty teraz mówisz, że tego nie rozwalać? No jasne, że rozwalać, wysadzamy to w drobny mak. No masz rację, no dobra. No a jak, idź po TNT, dobra, ja mam nadzieję, że jakieś mam, bo jak nie, to jest lipa. Ja w sumie też. Ja sobie nie przypominam, że ja miał TNT. Dobra, ja nie mam TNT, masz TNT? Na 100% gdzieś mam. Dobra, no to jest nadzieja tylko w tobie, bo ja to nie mam. Red, te... Tak, no, troszkę by się ich przydało. W sensie, no może nie jakoś mega dużo, żebyśmy jeszcze nie wysadzili pół mapy też, nie? Ale... Ale tak, wiesz... Na górę, zobaczymy. No dobra, ja naprawdę nie mam TNT żadnego? Ja nie mogę, jak jestem biedak. Nawet nie mam gunpowdera. Ja wywalam... No. Ja tutaj widzę, że... Ale czekaj, ja może mogę... Ile potrzebuję tego TNT? No nie wiem, no tak, kurczę, no tak, żeby tam pogruchotać lekko, nie? Ja mam 39. Dobra, to dobra, no to starczy, to ja już nawet nie szukam, to lecimy z tym, no to wystarczy w zupełności. Dawaj, lecimy. A w ogóle czekaj, zanim jeszcze polecimy to tam wysadzić i tak dalej, to ja mam w sensie pytanie. Dobra, w sumie to ci coś powiem, bo tego ci nie mówiłam. Napisałam ci to tylko tak mniej więcej, ale no wypadałoby tobie też to wiedzieć. Jesteś w domu u siebie? Tak. No bo jest taka sprawa, że tutaj był sobie właśnie Patryk i on tutaj wysadził ci pół. A, domu. To widziałem, no tutaj nie mam klapek. No i tutaj na przykład, nie wiem jak to było i ja przepraszam. No, to ja też już nieważne. No, ale ci starałam się to odbudować mniej więcej. I tutaj miałeś też jakiś mechanizm i tajną skrzynkę, ale też nie wiem jak to. Ta tajna skrzynka to już w ogóle nie jest tajna i już w niej nic nie ma nawet. No, bo jakby wysadziło się trochę. No, wybacz. No.
Trudno. To nie ma znaczenia. Dobra, czekaj, ja muszę mieć zapalarę jeszcze, bo ja nie mam zapalary. O, dobra, mam już zapalarę, dobra, jest git. Możemy lecieć. Podwijam kiece i lecę. Masz ty... Mam cię. Dobra, ty tutaj, nie denerwuj mnie. Okej, okay, dobra, dawaj, teraz dobra, no to jeszcze jesteśmy sami na serwerze, więc na razie chill, bo Patryk to nam tutaj nie przeszkodzi, więc szybko musimy wejść i zrobić to tak, jak trzeba. Znowu mi się udało, ale nie patrzyłeś. No już... To no to popatrz, jak będziemy wracać. No nie, bo wtedy mi się to już nie uda. No pewnie nie. Dobra, chodź tutaj na dół i teraz tak. Tu musimy zrobić taktyczne wysadzenie. Czekaj, daj mi to TNT. Ja jestem piromanem zawodowym. Wiem. Ej, długo ty tu będziesz iść? Dobra. No już idę, no. Daj mi TNT. Dobra, i masz są. Ja tego nie będę tutaj w tym uczestniczyć. Nie, ja tutaj stawiam... Ja się tylko wspieram. Taktyczne TNT stawiam. Tu. To jest to i jeszcze jedno tu. Tyle okay. Powinno starczyć, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że ogólnie to TNT, że mam taką nadzieję, że jak wybuchnie, to uruchomi tamte następne, czy nie? Nie mam pojęcia, właśnie tak coś czuję, że są za daleko od siebie. Daj tutaj jeszcze jakieś. Nie, no bo to już będzie za duży wybuch. Ja boję się, że to więzienie ucierpi jakoś, wiesz? No dobra, to spróbuj. Dobra, idź stąd, idź, ja klikam i, okay. I musimy uciec jak najszybciej. 3, 2, 1, 0. Dobra, zbiłam. O kurde! Dobra. Dobra. Poszło. Jest, poszło. Dobra. Dwa poszły TNT. No takim jestem właśnie zawodowym piromanem. Dobra, uwaga. O kurde, stary. O kurde, mamy problem. O kurde. Dobra, wybuchło coś. Dobra, widzę, że tutaj, że tak powiem, trzeba zrobić tak. Stary, ty jak nie mogę, to jest takie... O kurde, prawie zginąłem. Chciałeś powiedzieć, żebyś od końca to dawał, to TNT, nie od początku. Dobra, to jest git, pogruchotaliśmy to jest najważniejsze. Dobra, wychodzimy stąd. To by było na tyle, teraz idziemy wysadzić co innego. Co to znaczy coś innego? Idę się zemścić za mój domek. Nie, ała, nie, proszę cię, absolutnie tutaj. Ja nie pamiętam, jak mój dom się odbudowuje. Nie, błagam, nie, proszę, Szczypson. Nie. Dobra, proś mnie o przebaczenie. Proszę cię o przebaczenie. Za słabo. Bardzo cię proszę. Mega ładnie cię proszę o przebaczenie. Mega mocno. Patrz. Przepraszam, przebacz mi. Nie. Nie, ty nam dasz wodę i będzie śmiesznie, odpalisz to. No ale ja i tak jestem. Boję się, że muszę tu nie wyjść. Nie, proszę. Przestań. Nie. Nie, stary! I było śmiesznie. I o to chodziło. Ja nie mogę, zupełnie wyjdzie dostać z tobą. Ale jaka taktyczne było odciągnięcie uwagi, co? Jeden no, TNT. Mega taktyczne to no, było. No, dobra. Załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić, to jest najważniejsze. Więc co? Czemu ta skrzynka... Dobra, już ją za... ten... O, wybuchło jednak tu coś. No, wybuchło. Fajny jesteś, wiesz. Co to jest? No. Przestań! No przestań! Dobra, masz to TNT, nie chcę go. Dobra, ja wracam do siebie na chatę. Czym się? Okej. Okay. Dobra też robota. Żegnaj. Uścisk dłoni prezesa. Czuwaj. Czuwaj. Dobra, tyle udało nam się, że tak powiem. Znaczy nie wiem, czy się udało powstrzymać Patryka, ale w każdym razie wysadziliśmy mu to laboratorium i tak to ma być, widzowie. To nie będzie mi tutaj, że tak powiem, poprzejmował mojego laboratorium. Laboratorium poszło na dno. Nie jestem co prawda kapitanem tego statku, bo powinienem pójść razem z laboratorium na dno, ale moje laboratorium to zdecydowałem, co się z nim stanie i zostało zniszczone. Tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!